Cześć. Czasami lepiej nie być w stadzie, kurwiać innych zachowaniem, mówić głupio tak i długo budzić poirytowanie. Nawet samotny wilk też coś musi na śniadanie zjeść. Tam jest sklep, drzwi się same otwierają, od wejścia kuszą ferią barw zaprojektowanych tak, żeby jak najmniej uciekać w bok uwagą. To takie komfortowe, głaszczą przez czaszkę korę, a wśród tych wszystkich ludzi możesz poczuć się mniej samotnie. A co powiesz na to, żeby wśród regałów, załóżmy, że z napiałem, albo żeby było ciut drastycznie, wśród regałów z pieczywem leżały zwłoki. Chleb jest czerwony, nasiąk, bo nie miał folii, nieboszczyk, spokój jego duszy, ujebał pół wypolerowanej dopiero podłogi, ma obcięte uszy i wyrwane oczy. Klienci stoją cicho, tworzą milczący okrąg, jakby czcili Bafometa, konsumpcjonistyczny moloch. Zaraz pójdą do swych rodzin. Policja spisze zeznania. Chciałam tylko kupić bułki. Potem tylko sobie stałam. Dzięki.